Tak kończy się 11 rok panowania sędziów, podczas którego Lamanici zostali wypędzeni z kraju. Nastąpiła zagłada mieszkańców Ammonia. Wszyscy mieszkańcy Ammonia zostali zgładzeni, a ich wielkie miasto, o którym mówili, że Bóg nie może go zniszczyć, bo jest tak wielkie, zostało obrócone w perzynę. Ja jestem tu. Nad naszymi wielkimi dziełami jest coś wyżej, więcej. Znana jest ta historia o Tytaniku, prawda? Że nawet Bóg go nie zatopi. Pisma Święte, chociażby chrześcijańska Biblia, mówi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No. Powiem tak, na pewno jedna rzecz jest dla niego możliwa. Może wszystkie ludzkie plany zniweczyć. Tak. Zwłaszcza jeżeli one wynikają z ludzkiej pychy, zawiści, ambicji, a zwłaszcza pychy, tak? Bo jeżeli człowiek jest zuchwały wobec Boga, ale pokorny, tak? Podstępny jak wąż, roztropny jak gołąb. Pan Bóg to bardzo szanuje. Tak? I to pokazują dzieje Jakuba i Ezawa. To pokazuje historia Maryi, Matki Pana Jezusa. Wracam do Kany Galilejskiej. Maryja nie przeczy. Pan Jezus ma rację. Wielki Adonai ma rację. Ona i tak zrobi swoje, bo zależy jej na biesiadnikach, tak? No. Ładny symbol. Można rzec, że niejako ręce Boga są skrępowane, albo Pan Bóg daje sobie ręce skrępować, gdy nasze intencje są naprawdę czyste. No. A jeżeli są brudne, jak mówi Księga Mormona, to znaczy są zbrukane ambicją, podłością, zawiścią, złośliwością, szałością, manią wielkości, miasto, o którym była mowa, to są zniszczalne. Właśnie dlatego są zniszczalne. I Pan Bóg takie plany nasze niweczy, niszczy. Teraz uwaga, tak powiem troszeczkę jak nauczyciel oraz wielbiciel Kościoła prawosławnego, tak? W prawosławiu mówi się, że kara Boża jest pedagogiczna, pouczająca. I ta historia jest nam dana na pouczanie. Wracam do naszego Kościoła i do doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa, Święty w dniach ostatnich i do Księgi Mormona, naszego Świętego Pisma. Ta historia jest nam na pouczanie. Takie są efekty działania według tych właśnie brudnych uczuć, które, czy intencji, które wymieniłem, czyli właśnie złośliwości, zawiści, podłości, chęci udowodnienia, pychy, tak? Kiedy nie ma pokory. Jakie piękne drzewo, jakie delikatne, jakie potężne w tym. Fajny motyw, że właśnie teraz się pojawiło. Teraz tak. A jeśli nasze plany w dobrej sprawie, na rzecz innych, czynione są w pokorze, zawsze dadzą dobry efekt. Mogą być utrudnione, ale nasz Ojciec w niebie zawsze nam sekunduje, zawsze nas dopinguje, zawsze nam towarzyszy, a Duch Święty nam podpowie, co robić. Doktryna i Przymierza mówi, że demony są puste w środku. Nieważne, dodam od siebie, jak byłyby wspaniałe i potężne. Ludzkie plany, ludzkie dzieła, gdy są oparte tak jak działania demonów na ambicji, na zadufaniu, na rozżaleniu, na próbie udowodnienia, są puste i bez treści. Jak ten dom zbudowany
na piachu.